Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym filmie opowiem Wam o zapomnianym nieco przez historię polskim ciągniku Rola 25. Powiem o jego konstrukcji, parametrach technicznych, przedstawię historię oraz odpowiem na pytanie, co się z nim stało. Zanim jeszcze zaczniemy, to z góry przepraszam Was także za małą ilość zdjęć i filmów w tym odcinku, ale niestety prototyp ciągnika Rola 25 był tak rzadki, że nie zachowało się po nim zbyt wiele zdjęć i dokumentacji, dlatego też w tym odcinku będzie więcej do posłuchania niż do pooglądania. Mimo wszystko jednak, jakieś zdjęcia udało mi się wygrzebać, także mam nadzieję, że odcinek będzie równie ciekawy co inne. Jeżeli ten film Wam się spodoba i chcielibyście zobaczyć na moim kanale więcej tego typu materiałów, to koniecznie zostawcie pod nim łapkę w górę oraz suba. A teraz przejdźmy już do historii tego zapomnianego ciągnika. W połowie lat 50. najpopularniejszym i najpowszechniej wykorzystywanym w rolnictwie ciągnikiem w Polsce był produkowany w zakładach mechanicznych Ursus, kultowy już dziś Ursus C45. W tym okresie powoli zaczęto dostrzegać jednak fakt, że produkowany od 1947 roku Ursus C45 zaczyna dość mocno odstawać od standardów wyznaczanych przez ciągniki zagraniczne. Zresztą nie było w tym nic dziwnego. Sam Ursus C45 bazowany był przecież na niemieckim ciągniku Lanz Bulldog, którego produkcja ruszyła jeszcze przed II wojną światową, więc już nawet w dniu premiery w 1947 roku Ursus, wychodząc na rynek, był konstrukcją nieco przestarzałą. Z tego też powodu w roku 1955 Ministerstwo Przemysłu zadecydowało o rozpoczęciu prac nad następcą Ursusa C45. Zadanie zaprojektowania i skonstruowania następcy modelu C45 zostało powierzone dwóm niezależnym zespołom. Zespołowi Zakładów Mechanicznych Ursus oraz Biurze Konstrukcyjnemu Ciągników i Silników Wysokoprężnych we Warszawie. Pierwsze prototypy gotowe były już w 1957 roku. Zakłady Mechaniczne Ursus zaprezentowały wtedy swojego Ursusa 25, później przemianowanego na C325, natomiast zespół BKCSW przedstawił swój prototyp o nazwie Rola 25, na którym skupimy się w tym odcinku. Rola 25 wyposażony został w dwucylindrowy, chłodzony powietrzem silnik o pojemności 2164 cm sześciennych, generujący moc 27 koni mechanicznych. Skrzynia biegów w tym ciągniku oferowała 3 biegi do przodu oraz 1 do tyłu. Na każdym biegu była też możliwość przełączenia się z pomocą reduktora na biegi szosowe, czyli te szybsze, oraz te wolniejsze, polowe. Łącznie dawało to 6 przełożeń do przodu oraz 2 do tyłu. Na najwyższym przełożeniu Rola 25 był także w stanie rozpędzić się do 20 km na godzinę. Ciągnik wyposażony był w WOM z dwoma trybami pracy, zależnym oraz niezależnym od jazdy ciągnika, w tylny podnośnik hydrauliczny oraz zębatkową przekładnię kierowniczą. Wszystko to przy masie nieprzekraczającej 1,5 tony. Generalnie porównując specyfikacje, ciągnik ten był bardzo podobny do swojego konkurenta Ursusa 25 w niemal każdym aspekcie poza jednym – silnikiem. Ursus 25 posiadał silnik chłodzony cieczą, Rola 25 chłodzony powietrzem. I to właśnie chłodzenie zadecydowało o przyszłości obydwu tych maszyn. Silniki chłodzone powietrzem są dość proste i tanie w budowie, jednak mają te wady, że po pierwsze generują swoją dmuchową chłodzącą duży hałas i po drugie ten typ chłodzenia jest jednak mniej wydajny od chłodzenia cieczą, przez co takie silniki słabo radzą sobie w upalne dni i są mniej elastyczne przy dużym obciążeniu, a to jednak jest istotne w ciągnikach. I to właśnie z tego powodu zielone światło do dalszego rozwoju otrzymał chłodzony cieczą i bardziej przyszłościowy Ursus C325, a nie ciągnik Rola 25, którego projekt z kolei trafił do kosza. I tak właśnie zakończyła się krótka historia prototypu ciągnika Rola 25, a zarazem rozpoczęła historia Ursusów C325, C328 i C330. Jednak historia ciapka to temat na zupełnie inny odcinek. Mam nadzieję, że odcinek się Wam spodobał. Dajcie mi znać w komentarzach, czy takie odcinki jak ten, z małą ilością filmów i zdjęć, też mogą się od czasu do czasu pojawić, bo mam jeszcze wiele ciekawych tematów na filmy, których nie realizuję tylko i wyłącznie dlatego, że nie mam do nich za bardzo żadnych materiałów. A teraz to już wszystko na dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku za tydzień w sobotę o godzinie 8:00.